Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Days Gone. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek standardowo, napisz też komentarz. Coś mi wpadło do oka oczywiście, super. No i co, kontynuujemy naszą misję wysadzenia Ktamy w obozie wieczystych. Dobra, Problem jest taki... Ja idę na wieżę. A, jednak wieżę mam widok ammo, na Tamę. Okej, dobra. Zaczekam tu, aż Mamy wejdziesz na amunicję. Mamy amunicyjkę, więc spoko. Myślałem, że nie mam ammo do tej snajpy. Widzisz może drugie rusztowanie? Na szczycie Tamy? Okej, już tam ruszam. Tu w ogóle nie widzę wieczystych w tej chwili, nie? Dobra, podkładam pierwszy ładunek. Zrobione. Dobra, przechodzę do kolejnego. Dobra robota, bój. No przecież nie widziałem ich, co mam ci powiedzieć. Podkładam drugi ładunek. Czyli moment, on jak tu wysadzi to, to zaleje całe to. Dobra, udało się. Zajmiesz się tym. Tak. Dzięki. A, dawaj dalej. Cały czas mam 15 ammo, czyli się uzupełnia do tej snajpy ammo. Dobra, git. Jestem trochę zajęty. Załatwisz ich? Zaraz! Jeszcze masz kogoś? Ricky mówiła na to zastawka. Taka wielka rura u podstawy Tamy. No, widzę. Już tam idę. Pewnie stąd wyjdą kolejni, nie? Dobra. Trzeci ładunek. Idę na pozycję. Buz, rusz tę dupę. Dobra, spróbuj zrobić to jedną ręką i ostrzem. No, daj spokój. Czasem też chciałbym mieć nożorękę. Zrobione! Nieczyści! Nadchodzą! Zdejmę ich. Kolejni nieczyści! Zajmę się tym, Buzer. Spokojnie, musiałem snajpera zdjąć, bo by mnie też zdjął. Nawet ci kurno 10% HP nie zjechali. Dobra, to już wszystkie. Biegnij, Buzer! Przecież szybciej się nie da! No i dobra. Dawaj! Dawaj! W pizdu. Nic ci nie jest? Nie. Nie, chyba nic. O ile czekaj, no chyba, że już wcześniej. Pewne rzeczy się nie nudzą. Nie. Może... Może poszukajmy Jesse'ego.
Tyle rzeczy tam zostało do zebrania po nich. Bracie, a odwaliłeś kawał dobrej roboty. No nie? Kilka razy myślałem, że już po mnie. No, sorry za tamto. O czym ty do cholery gadasz? Tak dobrze nie czułem się od czasu, kiedy... Kurwa. Pamiętasz ten czas, kiedy Horda przygwoździła nas w Tamalo? Tyle, że to nie koniec. Jak to nie koniec? No został tylko niby ten... Carlos, nie? Jak myślisz, ilu zabiliśmy? Nie wiem. Sami się o to prosili, nie? Tak, sami się o to prosili. Jak my wszyscy. Dobra, od tego punktu chyba trzeba pieszo. Chcesz zostać? Przypilujesz, żeby mi wieczyści maszyny nie skroili? Tak, jakoś nie sądzę, żeby to był problem. I chuj z tym. To przez Jesse'ego. On chyba chciał odwetu. No to będzie miał jebany odwet. Podoba mi się ten quest. Dawaj, chodźmy do tej chaty. Jak mówiłem, jestem tuż za tobą. Tylko przy tej broni mam tłumik. Tak musiała wyglądać ziemia po potopie Noego. Wody wezbrały i zmyły wszystkich złych. Ta, tyle że Bóg nie miał z tym nic wspólnego. Niby tak. Ale wiesz, co mam na myśli. No, kurwa, więcej wieczystych. Jakim cudem w ogóle przeżyli? Oni nie przeżyli, tylko jeszcze tego nie wiedzą. Dick! Po lewej! Hej! Tutaj, ty sukinsynu! Widzisz ją? Widzisz ścieżkę? Ruszy się! Pokazać mu ścieżkę! Suki syn! Chłopy jeszcze nie wiedzą, z kim zadarli, nie? No to buzer. O, stary wrócił. Leży. A nie leży. Dobra, leży. Okej. Pozwól, buzer, że ja sobie tu wszystko przeszukam na spokojnie. Bo bardzo mało amunicji już mam. A myślę, że z nich mogę dość sporo jej zebrać.
Ogólnie myślę, że ta broń jedna, druga, trzecia, którą mam aktualnie, to jest... Lepszej nie ma chyba, nie? Przynajmniej na tę chwilę do zebrania dla mnie. Bardzo mi się dobrze z nimi gra. Z tymi trzema broniami. Kurde, myślałem, że po cichu tu podejdę. Ale widzę, że tu nie ma w ogóle opcji na ciche podejście. Uwolnienie! Straciliśmy kogoś! Strzela! Ty wychylisz główkę? Byczku. Nie wychylisz. To sobie najpierw przeszukam tego. Dobrze. To już wszyscy. Jeszcze nie. Został najważniejszy, nie? O tak. Czas skończyć to, co zaczęliśmy. Są chyba... Nie ma mowy, żebyś ty tam wszedł. Cholera. Tutaj. Szlak. Podsadzę cię. Okej, słuchaj. Jeśli coś mi się stanie, to niedaleko stąd jest szlak. Musisz... Nie, słuchaj. Tam na górze to nie Carlos, okej? Nie założyciel wiecznego spoczynku, to pierdolony Jesse Williamson. Zawsze ona nędzna, obstrana gnida, która ma na co zasłużyła. Jasne? No to zapierdolę już tam! I ubij tego skurwysyna! Lecimy! Czas się ukorzyć, bracie! Czas się ukorzyć! Cholera, Dick! Deacon St. John. Ukorzony przez Jesse'ego Williamsona. Ukorzony. Pamiętasz dawne czasy? Ciężkę. Jak ty i Fuzel trzymaliście mnie mocno, podczas gdy Jack wyparał mi ciało na plecach. Te wspomnienia nie pozwalają. No jak, przecież kliknąłem unik, no. Jack miał... I to 50 PD, które z niego wypadło. Już widzę. Co się dzieje, do cholery? Ścieżka jest dla mnie jasna. No, dla mnie też. Spoczywaj wiecznie, Jesse. To co teraz, skizo? Ta... Z głowy. Sam bym tego nie ogarnął. Naprawdę nieźle było znowu odwiedzić Syf. Ale w sumie... Robienie w gnoju... Odchwaszczanie... Może to jednak nie jest taka zła fucha. No. Wiesz, Jesse'ego nie ma. Myślę, że ilu zostało. Z tych, których znamy z wtedy. Nikt. Nie został już nikt. Kurwa. Bardzo mi przykro. Tak. Mnie też. Dawaj, no, spierdalajmy stąd.
Co oni mają na myśli, mówiąc wtedy? Jak już mówiłem, ja wiem, że od kilku lat nie gadaliśmy. Chyba po prostu pomyślałem, że skoro moja Elizabeth jest z tobą, to pewnie nie ma co ci zawracać głowy moją gadaniną. No, no i jeszcze... Wiesz, jak wszystko poszło w diabły, to... Pomyślałem, że może cię tam nie ma. Albo chuj cię to obchodzi. Wybacz przekleństwa. Chyba dlatego tu jestem. Bo nadal nic nie wiem. Ufam, że słyszysz. I mam nadzieję, że to wszystko jest po coś. Ta cała jebana chujnia. I tyle. Kiedyś pewnie jeszcze pogadamy. Amen. Dick? Tak, Ricky wspominała, że cię tutaj znajdę. Nie, to po prostu stare kolana, rozumiesz? Właśnie dlatego o tyle lat się nie modliłem. Tak, nie jestem. Nie często bywam w kościołach. Nawet po tym całym koszmarze w Sherman's Camp. Ale teraz, po tym wszystkim, tak pomyślałem, że cholera, może przyszedł na to czas. Ja nie miałem wyboru, Mike. O, wszyscy mają jakiś wybór, Dick. Dopóki nie zdechną. My albo oni. My albo oni. Zawsze tak jest. Zawsze. Wiesz, czemu skazujemy się na piekło? Bo nie rozumiemy, że zostaliśmy my i ci biedacy łażący w obsranych gaciach i próbujący nas pożreć. Tak właśnie jest. Dobra, wiesz co? Czy ci się to podoba, czy nie? Świat teraz tak wygląda. Tak, właśnie. Modlitwą tego nie zmienisz. Nie da się zmienić rzeczywistości jakimiś pobożnymi życzeniami, Mike. Dobrze mówi. Bo Bóg nie istnieje. To nie ma związku z życzeniami. Zmieniamy świat. Tak już jest. Robiąc swoje. My wszyscy. Puściłem go. Schizo. Nie ma bata, żeby miał uczciwy proces. Wypuściłeś go. Kazałem mu zmiatać i nie wracać. Jezu Chryste, Mike, czy ty masz pojęcie, jaką akcję odwaliłeś? No. Nie pozwoliłem go zabić. I wiesz co? Całkiem mi z tym dobrze. No to kurna akurat mi się nie podoba. Kurna, to nie leczy do fulla? Ta apteka? Fajnie. Gratulacje, kurde, Mike, że go wypuściłeś. Po prostu congratulation. Zajebisty pomysł, człowieku. Deacon St. John, co u ciebie? Bat, jak tam życie w obozie? Do zobaczenia, Dick. Nie wierzę w to po prostu, że on go tak po prostu wypuścił po tym wszystkim, co tu się stało przez niego. Pewnie masz trofea, a? W sumie też trochę przez nas, nie? Nieźle, dobra zdobycz. Nie mam więcej.
Nie, tutaj masz sprzęgło. Ach, przecież wiem, gdzie jest sprzęgło. To chcesz, żebym ci to pokazała, czy nie? Tak, ale wiem, co to sprzęgło. Dobra, spoko. Dobra, możesz to robić sama, okej? Dobra. Hej! Hej, hej! Ty, tu nie można parkować. A, przyjechałem odebrać Sarę. Terem prywatny. Zawracaj i wypieprzaj stąd. No już? Okej. Wypadł. Jasne. Dobra, ale wiesz co? Ja chyba jednak sobie tutaj poczekam. A ty wracaj do pilnowania swojego pola, kukurydzy. Tu oficer Mur, mamy mały problem. Hej, słuchaj, dupku, to teren prywatny. Mówiłem ci, żebyś stąd zjeżdżał. No dobra. Hej, hej, ty, jesteś głuchy czy co? Jazda. Jak już ci mówiłem, przyjechałem z odebrać... Ty, nie widziałeś znaku? O, no proszę, trudno je Jestem zauważyć. Uprawniony do użycia siły. Tak, dziękuję. Pomyślę. Skurwysyn! Hej, wow, spokojnie, co jest? Przepraszam, panu Whittaker. Pani zna tego palanta? Tak, on jest ze mną. Jest ze mną. Przepraszam, proszę pani, chodź, ja nie idziemy. Wiedziałem. Nie szkodzi, naprawdę, to ja przepraszam. A, i Jim! Deacon! To nie ja jestem z nią, tylko ona ze mną. A, kurwa! Trzymaj się. Dlaczego zawsze to robisz? Co robię? Zachowujesz się jak złamas. No daj spokój, to on zaczął. A ty co, masz 5 lat? Hej, uważaj na sprzęgło. Pamiętaj, musisz dodać trochę gazu, zwiększyć obroty. Poradzę sobie. A, słyszę. To gdzie jedziemy? Nad Damem. To fajna, spokojna droga, nie? Kiedy ty kierujesz? Nie. To robimy coś wieczorem? Mówiłeś, że możesz nie mieć czasu. O tak, racja. Buzer i chłopaki chcą pojechać do Stanowego, w Klamat, odwiedzić Jacka. Czyli spławisz mnie, żeby zobaczyć się z jakimś gościem w więzieniu? Jack to nie jakiś gość. Przecież wiem, tylko żartowałam. O cholera, uważaj! O Boże! O mój Boże! Jezu! Nie wiem, o co chodzi, ale zawsze jak razem jeździmy, jakiś debil w ciężarówce chce nas zepchnąć z drogi. O mój Boże, nie, słuchaj. Byłaś świetna, naprawdę świetna. Większość by spanikowała, wpadła w poślizg i pewnie nas zabiła. Właśnie prawie nas zabiłam. Byłam... Matko, nie zwracałam uwagi, byłam rozproszona. Hej, już dobrze, wszystko gra. Oddychaj, nic ci nie jest. Czekaj, jak to byłaś rozproszona? Nie, to tylko sprawy w pracy, to nic takiego, tylko... Dobra, bo wiesz, pomyślałem, że może... Zobaczyłaś moją nową naszywkę. Co? No, nomada? Czekaj, odszedłeś z klubu? Nie odszedłem z klubu. Nigdy bym tego nie zrobił. Być nomadą oznacza, że będę mniej aktywny. Od teraz. Dick, nie prosiłam, żebyś to robił. Nie, ja wiem, bo wtedy powiedziałbym nie. To spróbujemy jeszcze raz? No, znaczy nie, ale tak, spróbuję. Dobra. Dzięki za uratowanie życia. No wiesz, robię co mogę. Hej, sprzęgło! Wiem, co to jest sprzęgło. Okej, nie, to nie... Deacon. To jak? Myślisz, że twoi rodzice przyjdą? Na ślub? Nie mam pojęcia. No bo wiesz, myślałem, że jak ograniczę życie w klubie... Nie sądzę, żeby to coś zmieniło, Deacon. Ale powiesz im. Pewnie, jeśli chcesz. Tyle, że nie będę zmieniać tego, kim jestem, kim ty jesteś, żeby zadowolić moich sztywnych, mieszczańskich rodziców. Okej. Uważaj. Widzę ich. Hej, czy oni jadą do ciebie do roboty? Och, kurwa. A co z klubem? W ogóle ktoś ma zamiar się pojawić, skoro zostałeś nomadą? Sam nie wiem.
Trochę już minęło od czasu, kiedy któryś pojawił się w kaplicy. Poza tym chciałabyś, żeby przed kościółek w Marion Forks zajechało 27 Harleyów? No, a wiesz, w sumie to bym chciała. Okej. Panna Whittaker wróciła. Co się dzieje? Nie wiem. Proszę pani. Tak? Szef pani szuka. Powiedział, że to ważne. Zawsze jest ważne. Powiedz, że zaraz będę. Dobrze. Muszę już iść. Hej. Przepraszam. Spoko, to pewnie tylko alarm pożarowy czy coś. Okej. Okay. Daj im popalić. Kocham cię. Zadzwoń później. Słuchaj, Adi, przepraszam. Jasne. Adi! Oj, weź, przestań! Przepraszam! Cholera jest. Przepustka. O'Brien Toussaint John, odbiór. O'Brien Toussaint... Weź, odbierz to popierdolone radio! Saint John, nie sądziłem, że cię jeszcze usłyszę. To tak samo jak ja. Dobra, słuchaj. Tej nocy, kiedy uciekliście, powiedziałeś, że nie braliście cywilów. Jedynie personel Niro, federalnych i ludzi z przepustkami. Cicho, słuchaj mnie. Sara, moja żona, miała przy sobie przepustkę. Miała identyfikator, kiedy pakowaliśmy ją do śmigłowca. Nie wiem, czy oni... Zrób mi tę przyjemność i sprawdź to. Sara Irene Whittaker pracowała w Cloverdale. Miała federalną przepustkę. Prowadziła... sam nie wiem, jakieś badania. Nie znam się. Po prostu okay, to załatw. Postaram się, dobra? Dobra, świetnie. Tylko pamiętaj, jesteś mi to winien. Tak. Bez odbioru. No, tego, że jeszcze się wątek z nią pojawi, się w sumie spodziewałem troszeczkę, bo tu jest 70%. Trochę to spoileruję. Pracowałam kiedyś w Towarzystwie Ochrony Zwierząt. Mieliśmy małe biuro i schronisko dla psów niedaleko. Hey, Dick. Ja chyba kupiłem wszystkie, nie? Nie kupowałem. Wiesz? W sensie, co dla nas zrobiłeś? No, z wieczystymi w ogóle. Ja tylko wiem, że musiałeś to zrobić. Inaczej nie można było postąpić. Tak. Słuchaj, Blair, nie jestem dumny z tego, co musiałem zrobić. Wiesz o tym, prawda? Musieliśmy. Zatrzymaliśmy. Oni już tu zmierzali. Nie wiedziałam, że zwierzęta mogą się zarażać. Tak, wiem. Nie musisz mi się tłumaczyć. Byłam tu, kiedy zaatakowali. Pamiętasz? Ja... Godzinę później była w sama nie wiem. Chyba po prostu jestem zmęczona, wiesz? Tak. Zaczęło jej wychodzić. Zmieniła się. No dobra. Wszystkie uśpić. Dick, uważaj, nie mogliśmy zrobić. Zakończymy sobie chyba w tym miejscu ten odcinek, tak myślę, bo mamy co tutaj mamy. No nie mamy tak naprawdę żadnych questów, nie? Oprócz tego zleconka tutaj od niej. Mogę tylko pojechać tutaj. Do Tucker właśnie, a propos łowcy nagród, czyli tego questa. Punkt Niro przy tunelu. Przeszukaj mobilną jednostkę. O, to gdzie jest? Mapa. A tutaj, okej. No, to ten punkt Niro wtedy widziałem. Spoko, to sobie też ogarniemy na spokojnie. Ponieważ nie ma już tych... Nie ma już wieczystych na tej miejscówce. To nie będzie teraz problemem ogarnianie tego. Zlecenia w obozie jeszcze mamy dwa od Ricky dostaniemy. Tutaj dostaniemy jeszcze jedno zlecenie. No i tu jest ostatni, które teraz będziemy mieli od Tucker. No i też muszę tutaj podjechać. Dobra, kończymy ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się oczywiście w kolejnym już jutro o 15. No chyba, że jest weekend oczywiście, to o 17. Wbijaj na streama. Link do Twitcha w opisie, na Facebooka, Instagrama, Discorda, TikToka i drugi kanał YouTube'owy. Do wszystkiego masz linki w opisie. Zachęcam i życzę ci miłego popołudnia. Trzymaj się, drogi widzu. Cześć.